Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu w nowym roku. Na wstępie chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, a jak będzie zdrowie, to reszta jakoś się ułoży. Szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Mamy dzisiaj środę, jest godzina przed 10:00. My czekamy, aż moja mama wróci ze sklepu. Zostanie z małym i jedziemy na szybciutkie zakupy, ponieważ dzisiaj mamy taką podwójną imprezę, ale to będziecie widzieć wszystko później i musimy zrobić takie ostatnie zakupy i spożywcze i takie też dla małego, kupić mu kilka ciuchów, no bo jutro już nie ma jak, bo jest święto, także dzisiaj muszę to wszystko do końca ogarnąć, tak żeby już, wiecie, nie było żadnego przypału, że tego czy tamtego nie kupiłam. Jestem już po śniadaniu, przed chwilą też mnie odwiedził pan kurier, także wszystko póki co idzie po mojej myśli, więc cieszę się. Mam też nadzieję, że kupię rzeczy, które, słuchajcie, nie mogę w ogóle dostać, no ale jak dostanę, to Wam pokażę, o co mi chodzi. Także ja teraz nie przedłużam, zapraszam Was na nowego vloga. Jesteśmy, kochani, na zakupach i powiem Wam, że zrobił się problem, bo nigdzie nie mogę kupić niebieskiego barwnika do ciasta. Byłam w 7 sklepach i nigdzie nie ma, także jestem zaskoczona i trochę zdziwiona, bo myślałam, że w większych marketach dostanę, a tu się okazuje, że oni w ogóle takich rzeczy nie mają, więc trochę kiepsko. Kupiłam inną rzecz, także no niestety tort nie będzie biało-niebieski, tylko biały z dodatkami, ale wiem, że będzie również smaczny. Powiem Wam, że pogoda jest dzisiaj taka średnia, co prawda wiatr nie wieje, ale delikatnie pada deszcz, a ja teraz czekam na męża, aż wróci z jednej placówki. Jedziemy na te właśnie zakupy i szybciutko do domu, bo jest już godzina 12:00 i dużo czasu nam tak naprawdę nie zostało, bo na 16:00 ma przyjechać, 16:00, 17:00, zobaczymy, ma być solenizant, także musimy się streszczać, więc lecimy. Wróciliśmy niedawno do domu, załatwiliśmy i kupiliśmy wszystko to, co żeśmy chcieli, także jestem zadowolona, poza tym barwnikiem, ale to już trudno, także jest już wszystko ogarnięte i ja teraz siedzę z małym w pokoju, zaczynam się pomalutku pakować. Natomiast na dole gotują i pieką i jak skończą piec tort i gotować obiad, to ja pójdę robić swoje przekąski, tak żeby, wiecie, cały czas ktoś był z małym, bo przy małym się po prostu na spokojnie nie da za bardzo nic zrobić, także my się teraz idziemy bawić i słuchajcie, nie zostało nam za dużo czasu, bo jest godzina już 15:00, ja jestem jeszcze nieogarnięta, także trzeba to wszystko szybko, ładnie ogarnąć, także lecimy. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.
No jak widzicie, jestem już ubrana. Założyłam sobie tą sukienkę w kwiatki długą. Co prawda może do pory roku nie pasuje, ale to nic innej nie miałam. A w niej się czuję dobrze. Także idziemy teraz robić sesję zdjęciową i będziemy jeść tort, bo jeszcze trochę nam się zepsuje. I co? No i jeszcze przyjechali goście, także idziemy troszkę posiedzieć, pobawić się i zobaczymy, co dalej. Ale pokażę wam jeszcze, co dostaliśmy. Także później to pokażę. No i słuchajcie, jest już godzina 22 prawie. Goście pojechali i tutaj macie Zuzannę, czyli sprawcę całego zamieszania i mojego pomocnika w przygotowaniach i do urodzin, i do baby shower, ale to zobaczycie wszystko. W sumie będziecie to już po prostu widzieć, także pokażę wam tylko jeszcze później, co dostała. Fajny prezent bardzo. Tak. Dobrze, kochani, to z tego miejsca się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa! No i słuchajcie, pożegnałyśmy się z Zuzą, a zapomniałam wam pokazać, jakie upominki dostaliśmy. I jak już wiecie, będziemy mieć drugiego synka, także powiem wam, że bardzo z tego powodu się cieszę. Antoś będzie miał braciszka, a teraz już pokazuję wam, co dostaliśmy. No i tak wygląda nasz upominek. I tu są, słuchajcie, dla dzieciątka buciki. Takie cudowne małe kozaczki. Powiem wam, że są genialne. I dodatkowo do tego, słuchajcie, nie spodziewałam się kompletnie, że dostanę biżuterię. Zobaczcie. Jest to łańcuszek z bransoletką. Powiem wam, że jak to zobaczyłam, to się po prostu popłakałam. Jest po prostu przepiękne. Także jutro wrzucam na szyję i na rękę i będziemy nosić. Także takie prezenty dostaliśmy. Zuza dobrze wie, że uwielbiam biżuterię, także bardzo, naprawdę bardzo się cieszę. A tym bardziej dlatego, że właśnie są tutaj stópki. Także no po prostu cudownie i bardzo im dziękuję za te prezenty. No i teraz mogę się z wami pożegnać. Idę się wykąpać, zmyć makijaż i w końcu do spania. Bo moje dziecko śpi już chyba od 1,5 godzinki. Także ja też idę pomału spać, bo dzisiejsza nocka była taka, powiem wam, ciężka. Mały mi tak spał na 2 razy, budził się często, więc taka trochę nieprzytomna byłam, ale jakoś dałam radę. Także teraz już się z wami ostatecznie żegnam w tym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!